Kolejnego punktu projekt zarządu, może ja przedstawię. Wnioskuję się do prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majkowskiego, tu jest błąd liderowy, o przesunięcie pozostałych środków z rezerwy celowej w zakresie budowy i przebudowy ulic gminnych na zadanie pod nazwą remonty drugich chodników. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Rada Dzielnicy 12 przesunęła środki finansowe w zakresie prac remontowych, placówek oświatkowych na zadania inwestycyjne. Może wyjaśnię, że chodzi to o opanowanie tej proporcji skarbnika. Mam nadzieję, że skarbnik wyrazi się zgodę na przesunięcie. Chodzi o kwotę 401 tysięcy. Znaczy, powiem tak, obserwował mnie bardzo, jeżeli była mowa, że będzie proporcja 35 do 65, ja mam wrażenie, że nasze dzielnice są znacznie korzystniejsze, nawet po tych przesunięciach niż 35-65, więc to się skarbnik nie powinien mieć obiekcji, w związku z tym, że to my dotrzymaliśmy, można powiedzieć. Ja chciałam powiedzieć, że dzisiaj w pewnej dyskusji na ten temat komisji do spraw ustroju dzielnic. I właśnie powiedział, że było tak samo takie pytanie. Chociaż to, co zgłosiliśmy, poza tym jest sprawa taka, że on wykonuje decyzję, oddaje prezydent. Znaczy, jeżeli nie będę udawał do prezydenta, bo prezydent zobowiązał się, no to było na spotkaniu w lipcu, to jest bardzo ważna sprawa, proszę Państwa. Rytacja wszystko jest zagrożone bardzo poważnie. I powiem tak, była mowa, że jeżeli uda się zachować proporcję 35% na badania inwestycyjne, to 65% może być na zadaniach remontowych. My tę proporcję w dzielnicy będziemy mieć zachowane, ponieważ jak Państwo pamiętacie, bodajże na sesji kwietniowej i marcowej przenosiliśmy w zakresie pracowego światowych. Prezydent wyraził zgodę na przeniesienie z remontu na inwestycje. Teraz chcemy tylko drugą stronę. Czyli ja będę oskarżył tego Pani Dyrektora, nie wiem, no będę rozmawiał. Ale nie, skarbnik powiedział, że jeżeli z proporcji wychodzi, nie wiem, że w jednej dzielnicy nie przesuną te środki, jeżeli z proporcji wychodzi, skarbnik też proporcją wyliczoną oczywiście do skarbnika, jeżeli z proporcji wychodzi, będzie przesunął te środki. Co prawda powiedział, że z proporcji ogólnej, ale jeżeli w danych dzielnicach będzie to rzeczywiste, będzie musiał się godzić, będzie tamte dzielnice. Mam nadzieję, że wyraźnie zgodnie, no bo jak inaczej, to będziemy mieć duży problem, ponieważ będziemy mieli na zadaniach inwestycyjnych 400 tysięcy w remontach dróg i chodników, za które nie będzie bardzo co wykonywać. Chyba, że wykonamy ulicę Lipowskiego, o której tu Państwo mówili i będzie zgoda na te 300 tysięcy na ulicę Lipowskiego. Wtedy sprawa, można powiedzieć, sprawa by się rozwiązała. Ale ja nie wiem, czy się ktoś zgodzi na ulicę Lipowskiego na te 300 tysięcy, bo wtedy byłaby taka możliwość. Jest taki wniosek do prezydenta i ja będę na pewno mogę środki na wyprzedzeniach. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Dobra, dziękuję bardzo. Bardzo proszę pojedynczo, proszę Państwa. Głosuję za. Głosujemy. Kto jest za? Wolne krzesło? Kto jest przeciw? Jednogłośnie. Stwierdzam, że Rada przyjęła projekt uchwały jednogłośnie. Przechodzimy do kolejnego.